Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Banasz, zapraszam na informacje telewizji Dami w Legnicy. A dziś w informacjach. Miasto chce wybudować centrum przesiadkowe za 15 milionów złotych. Oraz dzieci pomalowały autobus. Miasto planuje budowę centrum przesiadkowego na działce pomiędzy ulicami Kartuską a dworcem PKP. Inwestycja ma kosztować ponad 15 milionów złotych. Decyzje w tej sprawie mają podjąć radni na poniedziałkowej sesji. Teren trzeba będzie jeszcze najpierw wywłaszczyć. Centrum przesiadkowe ma powstać na działce pomiędzy Kartuską, Dworcową i Kolejową. W minionych latach dochodziło tam do kilku groźnych pożarów. Najpierw radni muszą jednak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Ta inwestycja, czy to centrum przesiadkowe, swoim oddziaływaniem, jeśli chodzi o inwestycje, będzie wpływało też na układ komunikacyjny w rejonie ulicy Pocztowej, Dworcowej i Kartuskiej, więc tutaj też i na to trzeba patrzeć, że oprócz inwestycji w samym terenie, który tutaj będzie, jest objęty miejscowym planem, będą jeszcze dodatkowe inwestycje w infrastrukturze drogowej. Teren należy obecnie do prywatnego przedsiębiorcy, który odkupił go od PKP. Prawdopodobnie działkę będzie trzeba wywłaszczyć na mocy specjalnej ustawy. Prezydent dodaje, że chciał wcześniej wejść w posiadanie tylko części tego terenu, ale kolej wystawiła na sprzedaż całość. Pierwszy raz zamierzaliśmy w ogóle przejąć ten grunt w momencie, gdy PKP miało długi wobec gminy. I chcieliśmy ten grunt przejąć jako rozliczenie za długi. I w tym momencie sprawa byłaby bardzo komfortowa dla nas. Ostatecznie PKP spłaciło długi. Zgodnie z planami centrum przesiadkowe ma mieć 6 stanowisk dla autobusów. Będzie to także możliwość do zabierania pasażerów przez kierowców busów. Budowa ruszy najwcześniej w 2019 roku. Inwestycja ma kosztować ponad 15 milionów złotych. Najpierw zgodę na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego muszą wyrazić radni. 22 września to Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji kierowcy osobówek mogli w piątek podróżować miejskimi autobusami za darmo, a MPK postanowiło zaprosić do siebie legnickich przedszkolaków. Ci mogli ozdobić autobus farbami. Dzieci, jak to dzieci, nie traciły czasu i autobus pokolorowany został w mgnieniu oka. Więc choć pomaluj mój świat, tak śpiewał przed laty zespół 2 plus 1, legnickie MPK, chyba te słowa wzięło sobie do serca, bo w piątek w pocie czoła przy autobusowej zajezdni z pomocą pędzli pracowali najmłodsi pasażerowie. Do pokolorowania mieli autobus. Akcja zorganizowana została ze względu na obchodzony 22 września Europejski Dzień Bez Samochodu. To jest jedyny dzień, gdzie bezkarnie mogą malować autobus. Wszystko farby ekologiczne, one się niebawem zmyją, ale dzisiaj jest to, myślę, że uciecha dla nas, widząc radość tych dzieci z tego malowania, jak i też dla nich samych. I rzeczywiście nie ma co ukrywać, dzieciaki miały frajdę. Malujemy, ja najbardziej malowałem, najbardziej wszystko malowałem na zgroły. Atrakcją dla dzieci okazała się również, co zauważyli nauczyciele, sama przejażdżka autobusem. Teraz jak jechaliśmy i jechały ze swoimi koleżankami, kolegami, to opowiadały, że ja tu mieszkam, a moja ciocia tu mieszka, moja babcia tu mieszka. Także to jest dla nich też rozwijające, że opowiadają o tym. A także uczą się, jak z komunikacji miejskiej korzystać. Bilet. Tak, i co z tym biletem trzeba zrobić? Wsadzić do takiego urządzenia i zrobią się takie dziurki. Choć dzisiaj kasować biletów nie musieli ci legniczanie, którzy byli w posiadaniu ważnego dowodu rejestracyjnego, bo w ramach Dnia Bez Samochodu przejazd był darmowy. A dlaczego warto częściej rezygnować z samochodów i jeździć autobusami? No patrząc to, co się dzisiaj dzieje na naszych drogach, tak to zatłoczenie, to uważamy, że patrząc pod względem ekologicznym, komunikacja zbiorowa no jest tym właściwym środkiem, który powinien funkcjonować w miastach. Mówimy oczywiście głównie o centrach miast. A jeszcze przez jakiś czas, o ile pogoda pozwoli i deszcz nie zmyje farb w Legnicy, będą mogli Państwo jeździć kolorowym autobusem.
Sprawdzamy, jak Ukraińcy czują się w naszym mieście. Okazuje się, że jest ich sporo, ponieważ w samej Legnicy oficjalnie zatrudnionych obywateli Ukrainy było według ZUS prawie 3 tysiące. Na Dolnym Śląsku jest ich ponad 30 tysięcy. Do Polski przybywają rekordowe liczby Ukraińców chcących podjąć pracę, co widać również w Legnicy. O ocenę warunków zatrudnienia panujących w naszym mieście migrantów zarobkowych z Ukrainy zapytać postanowiła Legnicka Agencja Pracy Tymczasowej i w tym celu przeprowadziła ankietę. Wyniki były bardzo satysfakcjonujące dla nas. Ankietowanych było 216 osób, to było 114 mężczyzn i 102 kobiety. Ponad 90% poleciłoby pracę w Polsce swoim bliskim, znajomym. Są usatysfakcjonowani ze swojego wynagrodzenia, z pracy. Generalnie to jest dla nich godne życie w Polsce. A pracowników zza wschodniej granicy w Polsce przybywa. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku pod koniec czerwca legalnie pracujących cudzoziemców było prawie 40 tysięcy, z czego prawie 32 tysiące to obywatele Ukrainy. W samej Legnicy pracuje około 3 tysięcy Ukraińców. Ukraińcy w Polsce zazwyczaj pracują fizycznie, choć migrują zarówno osoby z wyższym wykształceniem, jak i test zawodowym. Raczej więcej osób to jest takie średnie wykształcenie lub zawodowe, ale nie ukrywam, że niecałe 30% to też są osoby z wyższym wykształceniem, które podejmują pracę na stanowiskach fizycznych w Polsce. Pani Ludmiła do Polski przeprowadziła się wraz z mężem rok temu. Tutaj znalazła przede wszystkim poprawę warunków bytowych, ale również bezpieczeństwo. Bardzo się podoba, bo mam tutaj mieszkanie i męża i jesteśmy razem i chcielibyśmy tutaj pracować i mieszkać i bardzo jest dobrze. Ukraińców w Polsce pojawia się coraz więcej również ze względu na to, że od 11 czerwca ruch na granicy Ukraina-Unia Europejska jest bezwizowy. Obecnie w Polsce oficjalnie pracować ma prawie 1,5 miliona obywateli Ukrainy, choć szacuje się, że jest ich dużo więcej. Ośrodek uzdrowiskowy Argentyt w Domkach należący do Interferii, spółki z grupy kapitałowej KGHM, będzie rozbudowywany i zmodernizowany. Jesienią ruszają pierwsze prace budowlane. Po wybudowaniu stołówki. Spółka Interferie należąca do grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź planuje rozbudowę hotelu w Dąbkach. Argentyt to obiekt będący dziś głównie ośrodkiem uzdrowiskowym dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uzdrowisko w Dąbkach ma szereg bardzo unikatowych cech, jeśli chodzi o samo oddziaływanie na organizm, szczególnie tych naszych najmłodszych gości, których faktycznie obsługujemy bardzo wiele. No dość powiedzieć, że jesteśmy największym uzdrowiskiem dziecięcym dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Jesteśmy największy. Dziennie wydajemy około 1000 różnego rodzaju świadczeń. Inwestycja warta 45 milionów złotych w ciągu 2 lat pozwoli na zwiększenie liczby miejsc noclegowych do 600, podniesienie standardu leczniczego na poziom światowy, wzbogacenie ośrodka o 2 nowe budynki, akwapark, solanki i nowe tereny zielone przystosowane głównie do potrzeb dzieci. Celem jest też zwiększenie oferty leczniczej również dla klientów komercyjnych. Za nami już przygotowanie dokumentacji budowlanej, pozyskanie źródeł finansowania, wybór inwestora zastępczego, natomiast przed nami wybór generalnego wykonawcy, no i rozpoczęcie prac. Planujemy rzeczywiście tej jesieni już rozpoczęcie prac budowlanych. Ten obiekt będzie liczył ponad 600 miejsc noclegowych. Chcemy gościć nie tylko dzieci i rodziców w ramach pobytów z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale także i seniorów. Już dziś Argentyt wykonuje dziennie około 1000 usług medycznych dla małych pacjentów. Poza planami budowlanymi, Interferie chcą rozwinąć nowe metody lecznicze oparte na borowinie mającej silne właściwości lecznicze oraz solankach, które w tamtejszych okolicach znajdują się na głębokości 1200 metrów. Spółka we współpracy z gminą Darłowo będzie prowadziła prace ziemne, by dostać się właśnie do tych zdrowotnych źródeł. Bajkowa wystawa ilustracji Jolanty Richter-Magnuszewskiej jest dostępna do 28 października w Galerii Satyrykon. Malarka i ilustratorka w 2011 roku zadebiutowała w magazynie dla dzieci Świerszczyk. Na wystawie można znaleźć prace ilustracyjne do wierszy, bajek i książek. Jola Richter-Magnuszewska zabiera nas w świat jak ze snu i niesamowicie pobudza naszą wyobraźnię.
Myślę, że te sny i to otoczenie, w którym mieszka, tworzą klimat tych ilustracji, które tworzy, które sami Państwo widzicie, są i bajkowe, i marzycielskie, takie bardzo pobudzające wyobraźnie. Są też piękne kolorystycznie, są pięknie skomponowane i mamy tutaj same ilustracje, ale jeśli wkleimy do nich tekst, to ten tekst tworzy całość z tymi ilustracjami. Oprócz obrazów w galerii są również książki, do których ilustracje tworzyła autorka. Jak sama o sobie mówi, książki i rysowanie lubię od dziecka. Czasami nawet w tych książkach rysowanie. Ale mimo to skończyła ceramikę na AGH. Z czasem się okazało, że jednak malowanie to jest to, co lubi najbardziej i zaczęła malować. Najpierw na drewniane koty, ptaki, różne stwory robione przez męża Maćka. Nie było wernisażu, za to finisaż wystawy zaplanowano na 20 października. To już wszystkie informacje na dziś w imieniu całej redakcji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na rozmowę z Dawidem Stefanikiem na temat legnickiej kultury. Do widzenia.